porzucane na terenie województwa lubuskiego, odpady z zachodu. Takie sygnały do mnie docierały w ostatnich tygodniach. Zgłosili się również do mnie mieszkańcy Szplotawy, gdzie jest największe składowisko odpadów w województwie lubuskim. Prosili o interwencję. Dlaczego? O tym reportażu. To zobaczmy w takim razie. Zapraszam Państwa. Znalazł beczkę. Złożył beczkę. Oni to przywożą tutaj do naszych dzieci, żeby moje dzieci i Pani dzieci to wdychały. To były tyle z całej Polski, z zagranicy typu Niemiec, Holandia, Belgia, wszystkie tutaj kraje zachodnie. Co Pan robi? I prosimy tu nie robić anexji. O, prosimy tego nie robić. Mieszkańcy czują się tutaj niebezpiecznie i pytają, ile jeszcze kosztuje brawo. Czy Pana pytanie jest niegrzeczne, jest tezą, jest nieprawdziwe? Przecież Panu odpowiedziałem. To może myślę Pan, bo Pan się odniesie do tego. W 2013 roku wchodzi w życie ustawa śmieciowa. Dzięki nowym przepisom większość samorządów w Polsce przekazuje gospodarkę odpadami w ręce prywatnych firm. Specjaliści w cudzysłowie, którzy już w Enszynie widzieli w tym wielki interes, już się przygotowywali do potężnego, nazwałbym to, skoku na odpady, na śmieci, bo oni już świetnie wiedzieli, że śmieci to jest najlepszy, najczystszy, bym powiedział, biznes na świecie. Ustawa pozwala prywatnym firmom m.in. na czasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych. Wykorzystuje się czasowe magazynowanie odpadów na 3 lata. Polega to na tym, że te magazynowanie się przedłuża w nieskończoność, firmy porzucają odpady, no i tak to się toczy przez wiele lat. Idziemy stąd, bo nie można wytrzymać taki smród. Teren jest otwarty, dzieci mogą tu wejść, ktokolwiek. Ziemia, widać, to jest zalana, skażona. Jedno wielkie paskudztwo, nikt nie wie, co w tym jest. W moim mieście jest porzucona hałda odpadów ropopochodnych, kilkadziesiąt tysięcy ton, chociażby ostatni pożar w Broszku, Dąbrówka Wielkopolska, straszny pożar, kilkadziesiąt tysięcy ton odpadów. W kierunku na Biechlicę 3-4 tygodnie temu kolejny punkt. Tam jest Żagań, czyli słynna też ulica Tartakowa i właścicieli dziesiątki, którzy się zmieniają co parę dni, a my gonimy króliczka. Okazuje się, że większość toksycznych odpadów trafia do nas nielegalnie z krajów zachodnich. Tam jest masa producentów, wytwórców odpadów zainteresowana tym, żeby one w jakikolwiek sposób przedostały się tutaj na nasz teren. Do naszej redakcji zgłasza się pan Krzysztof, mieszkaniec Szprotawy, gdzie znajduje się największe składowisko odpadów w województwie lubuskim. Nad Szprotawą, w okolicy, gdzie mieszkamy, unosił się słodkawy, chemiczny, rozpuszczalnikowy zapach. Mężczyzna w 2014 roku odnajduje na miejscowym skupie złomu beczki po toksycznych chemikaliach. Na jednej z tych beczek znalazłem nazwa dichlorometan. To jest szkodliwa substancja? To jest substancja, która powoduje nowotwory, jest rakotwórcza. Spytałem się pracowników, skąd te beczuszki pochodzą. Oznajmiono mi, że te beczki pochodzą z wysypiska śmieci szprotawskiego, znajdującego się pod Szprotawą. Szprotawskie wysypisko prowadzi francuska firma. Mieszkańców przekonywano, że zajmuje się jedynie recyklingiem odpadów komunalnych. Zaniepokojony pan Krzysztof obserwował działania firmy. Jednego dnia w 2016 roku naliczyłem 156 ciężarówek, które wjechały w czasie trwania pracy. Pan Krzysztof zauważył również chemiczne odcieki na skraju wysypiska. To są odcieki pierwsze z 29 maja, tak to się wylewało. Tak, to jest ta droga, to się tak wylewało, to cieknie od 2015 roku, to są substancje toksyczne, które się unoszą nad miasto. My tym oddychamy. Przyjmując 156 ciężarówek, to musiały tutaj... Idziemy na teren zakładu. Chcemy zapytać o chemiczne odcieki i co takiego przywożono na teren wysypiska. Przepraszam, zamykacie Państwo? Jestem upoważniony. Moglibyśmy kierownika poprosić? Jesteśmy z Telewizji Polskiej, z magazynu Ekspres Reporterów. Czy możemy kierownika poprosić? Niestety zamknięto przed nami bramę i nikt z pracowników nie chciał z nami rozmawiać. Odnajdujemy byłego pracownika i kierowcę, którzy byli świadkami wydarzeń na wysypisku. A to były polskie? Polskie, ale były pan z zagranicy. Ci,
Czyli wy też odbieraliście za granicę, tak? Tak. My żeśmy właśnie jeździli za granicę i szczerze powiedziawszy, opłacało się brać stąd pusty transport, jechać na Holandię, załadować i przywieźć. Mijają kolejne miesiące. Mieszkańcy Szprotawy w obawie o swoje zdrowie coraz częściej protestują przeciwko działalności wysypiska. Proszę wytłumaczyć mojemu dziecku, dlaczego musimy zamykać okna, dlaczego się pali, dlaczego śmierdzi, dlaczego ciągle ich bolą głowy, dlaczego ciągle się źle czują. Ten smród to jest chyba najmniejsze zło, którego się obawiamy. Ja się obawiam tego, co jest w wodzie, co jest w powietrzu, co nas truje. Podczas protestu mieszkańców udaje nam się namówić wiceprezesa wysypiska na rozmowę przed kamerą. Proszę pana, nie przyjmujemy odpadów niebezpiecznych na składowisko, przyjmujemy odpady inne niż niebezpieczne, zajmujemy się recyklingiem i odzyskiem odpadów komunalnych. Na ładunku były po prostu beczki, czasami ten proszek promieniotwórczy, bo naklejki to każdy po prostu rozróżnia. I na fałdę wyszypywali, natomiast jak miał wiatr na całowie, to łzy leciały i bardzo prosiło. Wjeżdżaliśmy na górę, dół już był przygotowany, wszystko szło do dołu. Gnieci to po prostu łychał, zduszali te beczki, że ta substancja wylatywała i po prostu to aż parowało, bulgotało. Pracownicy wtedy nie podchodzili, tylko szybko zasypywali, żeby się nie ulatniało tego za wiele. Jeszcze raz powtarzam, że nie przyjmujemy składowania odpadów niebezpiecznych, jak też nie przyjmujemy odpadów za granicę. Nie przyjmujecie tak? Nie. Jestem na 100%. Bo tutaj nie idzie oddychać, tutaj latem jest masakra, dzieci powinny się bawić na podwórku, oddychać świeżym powietrzem, nie da się. Nie da się, dzieci zaczęły chorować, dorośli zaczęli chorować, jest umieralność masakryczna tutaj, teraz w chwili obecnej na terenie szpitala. Nie ma gdzie ogłoszenia powiesić na słupie ogłoszeniowym, bo klepsydr jest tyle, że proszę sobie podjechać i zobaczyć, ile ludzi umiera w Szprotawie. To nie jest przypadek, że jesteśmy na pierwszym miejscu w zachorowalności na raka. Proszę, ja zapytałem, to jeszcze podstawić dramat. Pana pytanie jest niegrzeczne, jest tezą, jest nieprawdziwa. Przecież panu odpowiedziałem, nie trujemy mieszkańców, nie przyjmujemy odpadów niebezpiecznych, nie przyjmujemy odpadów za granicę. A te dziury z napisem AWR, to nie są odpady niebezpieczne? Bo mamy zdjęcia, które tyle powieszczamy. Nie mam wiedzy na ten temat. Jest to nieprawda. To może myślę panu, pan się odniesie do tych zdjęć. Przepraszam, skończyliśmy tu. Celem firmy prywatnej jest maksymalny zysk, no i ten maksymalny zysk jest realizowany w postaci takiej jak na przykład w Szprotawie. Wielu samorządowców popełniło błąd polegający na tym, że przekazało składowisko odpadów firmom prywatnym. Okazuje się, że francuska firma prowadząca wysypisko w Szprotawie działa dzięki pozwoleniom wydanym przez lubuski urząd marszałkowski. W 2015 roku, mimo protestów mieszkańców i nagłośnienia problemu w lokalnych mediach, Urząd Marszałkowski przedłuża firmie pozwolenie na czas nieokreślony i poszerza jej uprawnienia. Czy kontroluje, czy coś się tam dzieje? Dokonujemy kontroli, niemniej jednak ta nasza kontrola to jest taki monitoring pośredni. My porównujemy uzyskane wyniki badań przedkładane przez firmę z parametrami, które mamy wskazane w decyzji. Docieramy do badań monitoringowych, które trafiały do Urzędu Marszałkowskiego. Raporty z 2014, 15 i 16 roku wskazują na kilkunastokrotne przekroczenia norm szkodliwych substancji na wysypisku w Szprotawie. Każdym z tych badań są przekroczone normy. Ja bym musiała zobaczyć te wyniki. Niemniej jednak wydaje mi się, że laboratorium, które opracowało te wyniki, odniosło je do złych wartości, do złego rozporządzenia po prostu. No to jak 3 lata z rzędu się laboratorium myliło, tak? Tak. Tak. Ale jak to możliwe? Mówimy właśnie o tym piezometrze. Dodatkowe badania na wysypisku przeprowadził wojewódzki inspektorat ochrony środowiska. Z tych badań wynika przede wszystkim, że w kilku otworach tu są znacznie podwyższone związki azotu. I to jest niebezpieczne. I tak, i to już jest dla nas sygnał, że coś się zaczyna dziać. Ja nie wiem, jakie wyniki pan widział w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. Musielibyśmy wspólnie usiąść i te wyniki przeanalizować, bo może rozmawiamy o różnych wynikach. To jest chemia wylewana latami. Tutaj różne beczki były opróżniane, różne beczki były miażdżone, to wszystko wyciekało. Jest wanna, to się zbiera. To było do pewnego czasu ok, jak zaczęło się wylewać,
jest odpompowywane, to jest filtrowane, co odparujemy, to wdychamy. Proste pytanie, czy to składowisko powinno tam powstać? Nie. Nie, zdecydowanie. W tym miejscu nie na pewno. Jeszcze dodatkowym argumentem, że nie powinno powstać w tym miejscu, to jest również sąsiedztwo Dolin Bogu. Ta instalacja dosłownie z naszych tutaj wierzeń geologicznych wynika, że jest zlokalizowana na krawędzi takiego, no powiedzmy, równiny Wysoczyzny i wciętej w to Doliny Rzecznej. Ktoś popełnił błąd, ale czemu cały czas go nie wiem, w tym błędzie. Ktoś powinien to zatrzymać, proszę powiedzieć. No tak, tylko kto zapłaci firmie, że wydał jej błędną decyzję? My też nie chcemy płacić firmie, bo przecież teraz tak, jak my cofniemy tą decyzję, może się pojawić taka sytuacja, że firma pójdzie do sądu za utracone dochody. Bo powie, dostaliśmy decyzję o warunkach zabudowy, wszystko wybudowaliśmy tak jak trzeba, pozwolenie na budowę jest dostawione. I dlaczego teraz nam się ogranicza pozwolenie, albo im się cofa? Kto za to zapłaci, za utracone dochody? To ludzie umierajcie. My po tej transformacji źle w ogóle z tymi odpadami poszliśmy w jedną stronę. Nie zdanie, dobra strona polega na tym, żeby jakieś przetargi, jakieś firmy prywatne były właścicielem strumienia odpadów komunalnych. No to jest paradoks, był jeden kraj na Europie plus Węgry. Mamy takich przykładów na terenie województwa bardzo dużo, gdzie pojawiała się firma, zobowiązywała się do konkretnych działań, a później nic tam nie znikała, a problem pozostawał w postaci właśnie pozostawionych odpadów czy tej śmieci. A co jeżeli to Państwo dostaliście informację, że firma zniknęła z rynku, bankrutowała i nie ma? To pytanie to... No bo te odpady zostaną, tak? Gdy Państwo wydaliście pozwolenie, czy Państwo weźmiecie odpowiedzialność za te odpady i za zdrowie mieszkańców Szkodawy? Nie wiem, jak Panu mam odpowiedzieć na pytanie odnośnie kondycji finansowej firmy i odnośnie co się stanie, bo takich sytuacji niestety w ostatnim okresie jest bardzo dużo, gdzie odpady są pozostawione na jakimś terenie i firma znika. Tu się dzieje dramat, to jest powolne i ciche zabijanie mieszkańców Szkotawy, Bobrzan, Chich, a my tutaj mówię naprawdę umieramy. Proszę Państwa, te wpisy od Państwa mówią wszystko. Wstyd to jest często powtarzający się komentarz, ale także jak pani Marzena, szkoda ludzi, no bo każdy z nas stawia się w takiej sytuacji i trudno mieć inne komentarze. Maćku, dotychczas to była walka z wiatrakami. Zresztą Państwo też dzwonili, Państwo, których dotyczy ten problem. Dziękujemy za te telefony. Odbywałeś właśnie. Otrzymałem telefon od mieszkanki Szprota, która mówi, że nic się nie zmieniło, dalej nie można okna otworzyć, dalej śmierdzi i prosi nas, żebyśmy dalej działali w tej sprawie. Dotychczas to była walka z wiatrakami, tak jak mówię, a co już w trakcie realizacji tego reportażu zaczęło mieć pierwsze sygnały, czy coś się zmieniło. Tak, dzisiaj się dowiedziałem, że... Mieszkańcy mówią, że nic, ale... Dzisiaj się dowiedziałem, że prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Dodatkowo rozmawiałem dzisiaj z inspektorem wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który niedawno zakończył badania na terenie tego składowiska w Szprotawie. Wykryli wiele nieprawidłowości. No ale moje pytanie jest takie, dlaczego dopiero teraz? Przecież mieszkańcy protestują od 2015 roku, jak nie wcześniej. Praca lokalna informuje od 2015. Dlaczego dopiero teraz są wszczynane te działania? No ale jednocześnie mamy też kolejne pytanie, bo ludzie protestują, ludzie czują się zagrożeni, żyją w strachu, no w smrodzie, to jest inna sprawa, a z drugiej strony mamy infrastrukturę, całą tę otoczkę, czy nie można usiąść, porozmawiać, czy trzeba walczyć? Znaczy ja myślę, że tutaj mieszkańcy są bezradni z tym problemem, ponieważ też ustawa spowodowała taki problem, że samorządy wyzbyły się kontroli nad tymi składowiskami, oddały to w ręce prywatne i teraz mieszkańcy nie za bardzo mają wpływ na to, co jest wysypywane za ich płotami. W tym przypadku mieszkańcy protestują, działają, robią co mogą. My byliśmy dla nich ostatnią deską ratunku, no teraz wszystko jest w rękach Urzędu Marszałkowskiego. Miejmy nadzieję, że... Jeszcze wszyscy się zastanawiają, co zostanie po wysypisku. No właśnie tak, bo jeżeli teraz firma nagle
firmę wyrzucą z tego wysypiska, no ale mieszkańcy zostaną z tą hałdą. No trzeba nad tym pomyśleć, zastanowić się, jak to delikatnie ten proces przeprowadzić, o ile do niego dojdzie oczywiście. Dobrze. Jedna strona się broni, twierdzi, że zaprzecza w ogóle, ale mieszkańcy mają problem i to wszystko widać w Państwa komentarzach, za które bardzo serdecznie dziękujemy.